Was w nowym vlogu. Ja właśnie mam przerwę w porządkach. Zrobiłam sobie kawę, także zaraz wypiję. Ten kubek jest w ogóle z Hi I'm Home, ale już kupiony naprawdę kilka ładnych lat temu. No i tak, dzisiaj mamy sobotę, więc stwierdziłam, biorę się za takie sprzątanie mieszkania, żeby nie robić tego tuż przed wyjazdem. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja lubię sobie posprzątać przed wyjazdem. Wiadomo, nie wiadomo jakie porządki, ale żeby to mieszkanie zostawić w takim stanie, że jak się wróci, to jest się takim zadowolonym, że dobrze, że nie zostawiłam tu bałaganu, więc stwierdziłam, że jak dzisiaj sobota, to można posprzątać i tylko przed wyjazdem najwyżej puszczę ten robot odkurzający, pochowam niepotrzebne rzeczy na swoje miejsce i tyle, bez jakiegoś, wiecie, szorowania, nie wiadomo, kuchni czy łazienki, ale żeby też tutaj właśnie nie było bałaganu, także dzisiaj wzięłam się za to i myślę, że wieczorem już wstawię jakieś pierwsze pranie, bo nie chciałabym tego zostawiać na ostatnią chwilę, a to zdarzało się już tak, że wiecie, prało się, no może nie na ostatnią chwilę, ale dzień przed i nie wszystko zdążyło wyschnąć, także dzisiaj zacznę już prać część rzeczy i niech to sobie spokojnie schnie, a też chciałam Wam nagrać taki jakby vlog przygotowania, nie wiem, czy to nie będzie w ogóle połączone, więc chciałabym mieć te rzeczy po prostu wcześniej suche, żeby nagrać i być spakowana w sumie, może nawet dzień wcześniej uda się wszystko włożyć do walizki, zobaczymy. Także ja robię sobie przerwę z kawą, włączę sobie może jakiś jeden film na YouTubie i działam dalej. Teraz czekam, bo schnie podłoga w jednym miejscu. Taka sobota, słuchajcie, no może nie od rana, ale gdzieś tak od 13 po 13 się za to zabrałam, bo Kuba pojechał do Gdyni. Miał tam parę rzeczy do załatwienia, jeszcze miał kupić nam takie poduszki do samolotu, bo słuchajcie, stwierdziliśmy, że fajnie by było mieć takie, wiecie, poduszki do szyi i są takie pompowane, są takie z wypełnieniem już w środku i ja widziałam, jak teraz byłam ostatnio w TK Maxie, że są takie po 59 zł i mają taką jakby klamerkę zapinającą i to jest fajne, bo możecie sobie wtedy do plecaka przyczepić, czy o bagaż właśnie zaczepić i nie musicie tego cały czas gdzieś tam trzymać. No i super opcja do samolotu, bo możecie się położyć i cały czas Wam głowa nie spada. Ja kiedyś zabierałam ze sobą jakąś poduszkę, ale to nie jest to samo. Więc widziałam to i powiedziałam mu, że jak będzie tam, to żeby zajrzał właśnie do TK Maxa, bo jeżeli w tym też będą, to warto by było to kupić. Także zobaczymy, mam nadzieję, że się uda. Co to w ogóle do wyjazdu, to słuchajcie, ostatnio kupowaliśmy bagaże podręczne, bo w ogóle lecimy Wizzerem i na początku kupiliśmy jeden bagaż rejestrowany i mieliśmy się pakować po prostu w dużą walizkę i zabrać plecaki, coś tu lata, zabrać plecaki, ale potem stwierdziliśmy, dobra, dokupimy i jak weszliśmy na stronę, to pokazywało 205 zł za jeden
bagaż podręczny za jedną walizkę kabinową dla jednej osoby w dwie strony, czyli dla jednej osoby w dwie strony 205 zł. I mówię, Kuba w ogóle mówił, że może weźmy jednak dwa. Potem w ogóle coś tak skoczyło, że mieliśmy zapłacić 800 zł. I później zaczęłam jakby cofać, nie dodawać tego do koszyka, z powrotem wracać na tą zakładkę, gdzie jest właśnie zarządzanie bagażem i WIS to priority z bagażem podręcznym i się cena zaczęła zmniejszać. Najpierw do 200, potem 195, potem 190 i wiecie, po prostu za każdym razem jak cofałam do jakby biletów i wracałam do zarządzania bagażem albo do wykupienia WIS Priority, no ta cena schodziła o 5 zł w dół, w końcu było chyba 180 i niżej już nie chciało zejść, znowu wskoczyło na 205, więc ja chciałam znowu zejść, więc wracałam, wchodziłam z powrotem w tą zakładkę, aż w końcu mówię, a gdyby tak się zalogować na prywatnej przeglądarce, co prawda musiałabym się i tak zalogować na konto, ale mówię, dobra, sprawdzę. Więc weszłam na prywatną przeglądarkę, no wiecie, na incognito, zalogowałam się na swoje konto Wizzair i za ten sam bagaż w tej samej opcji zaproponowało 49 zł za jedną osobę w dwie strony, więc uważam, że to jest taka rozsądna cena, zwłaszcza, że 15 minut wcześniej, wiecie, wyświetlało mi się 205 i tak mówię, no nie wiem, czy to kupować, może plecak nam wystarczy, bo to jednak w Wizzairze jest mniejszy plecak, nie może być to kabinówka wtedy, musicie właśnie to dokupić. No dobrze, kochani, montuję tego vloga i widzę, że zagmatwałam. Na początku pokazywała się cena 205 zł za jedną kabinówkę na jedną osobę w jedną stronę, więc na dwie osoby w dwie strony wychodziło 820 zł, po przeklikaniu schodziło w dół do max 180, a jak zalogowałam się na incognito, na prywatną przeglądarkę, to pokazało się z automatu 49 zł za kabinówkę dla jednej osoby w jedną stronę. Także wyszło nas 198 bodajże za dwie kabinówki dla dwóch osób z dwie strony. Także myślę, że sporo taniej. Cieszę się, że nie kupiłam od razu i na pewno byśmy wtedy nie wzięli dwóch kabinówek, ale przy takiej cenie, jak teraz kupiliśmy, no to moim zdaniem jest rozsądniej. Więc tak pomyślałam, że wam po prostu dam znać, może komuś kiedyś się przyda. Może nie kupujecie bagażu rejestrowanego, tylko właśnie to WIS Priority, tylko kabinówkę. Nie wiem, czy to zadziała od razu przy kupowaniu biletów, ale my właśnie kupowaliśmy bilety wcześniej, a później dopiero te kabinówki. Także daję znać, może kiedyś chociaż jednej osobie się przyda, bo jednak, wiecie, zamiast 820 zł zapłaciliśmy 198, a to jest duża różnica i te pieniądze można wydać na coś innego, odłożyć sobie na inne wakacje, na inny wyjazd, czy jakieś właśnie bilety lotnicze, także tutaj poprawiam sama siebie. Ale sprawdziłam i mówię, szybko siebie tutaj poprawię. No i jak to zobaczyliśmy, to mówię, dobra, kupujemy to, bo zaraz znowu się zmieni, więc nie wiem, słuchajcie, jak to działa, ale daję znać, bo może gdzieś będziecie lecieć za jakiś czas Wizzairem, możecie sobie tą opcję sprawdzić, kupić najpierw jeden bagaż rejestrowany, a podręczny dokupić później, bo my właśnie rok temu już lecieliśmy z jedną dużą walizką i dwoma podręcznymi, i w tym roku stwierdziliśmy, że zobaczymy, może dokupimy te podręczne, może nie. Daliśmy sobie czas na zastanowienie, no i właśnie mieliśmy kupować, także daję znać, że jak będziecie kupować później te bagaże podręczne, to może warto zalogować się na incognito albo właśnie tak wstecz i z powrotem w tą opcję i sprawdzić. Nie wiem, od czego to zależy, ta zmiana ceny w tak krótkim czasie, ale cieszę się, że weszłam na prywatną przeglądarkę i że po prostu mamy to taniej. A teraz dopijam kawę i wracam do sprzątania. Get out, get under and just relax. That's what my friends are telling me. Dobro, kochani, witam was o 5:00, nie widać, o 5:00, hello, 5:38, w niedzielę, tak, ja mam płatki pod okiem, bo no trzeba się jakoś obudzić, jedziemy, słuchajcie, na wschód słońca, jak my sobie, nie, my nie potrafimy po prostu weekendu spędzić bez wymyślenia sobie czegokolwiek,
I tak, wschód ma być dokładnie 5:58, więc za 20 minut, także za chwilę wychodzimy, lecimy na plażę. Tak sobie wymyśliliśmy, żeby w wakacje chociaż raz pójść, a wiecie, teraz jest coraz później, więc na początku wakacji ten wschód słońca był jakoś w ogóle w środku nocy, więc to było nierealne, żeby wstać. Przynajmniej dla nas, także teraz nie pozostaje nam nic innego, tylko wychodzić. I ubrałam bluzę, ale chyba na to jeszcze wezmę, słuchajcie, płaszcz. Ojeny. Szczureczek mi się tutaj schował. To może szybko na coś zmienię, bo nie chcę mi się tego teraz przeplatać, albo to schowam. Tak, trzeba wziąć jeszcze jakiś płaszcz, bo jest chyba tylko 10 stopni, więc nie wiem, czy sama bluza wystarczy. No dobra, słuchajcie, to ja was zabieram z nami. Ogólnie u sąsiadów jeszcze trwa impreza, a ja się obudziłam przed budzikiem, bo jakoś przed piątą. Ja myślałam, że miała problem wstać, ale sąsiedzi mi pomogli. Dobra, słuchajcie, lecimy. Mam nadzieję, że będzie warto. Dobrze, że nie ma chmur dzisiaj, bo wczoraj to by była lipa faktycznie. Gdzieś co mi się stało z bluzą? No. Ty stoisz i czekasz. Wyszło mi to, schowałam tu, ale. Naprawimy. To w praniu tak się przyciąga. Cieszysz? To jest wschodzik. Dawno nie byłem na wschodziku. Trzymaj. Też dawno nie byłam na wschodzie. Ładnie? Ładnie. Zimno? Zimno. Zimno. Dzisiaj płaszcz i długie spodnie. W środę mam nadzieję bikini. No, słuchajcie. Jak się okazuje, baterie trzeba rozładować na lot. Nie do końca. Nie do końca. Ale nie do mogą ilu? Być w pełni naładowane. Nie mogą być w pełni naładowane. No w każdym razie trzeba te baterie rozładować do pewnego poziomu.
Tak, do 30%? Nie wiem. Coś około? Nie, więcej może. Ale dlaczego w sumie? Jakbyś to wytłumaczył? Czytałem, że to są dwupolimerowe i one teoretycznie mogą wybuchnąć. Aha, no to wolałabym, żeby nie wybuchły w samolocie. No w każdym razie z jakichś względów bezpieczeństwa lepiej, żeby one były rozładowane, chociaż do pewnego, wiecie, poziomu niż naładowane, bo są jakieś po prostu inne baterie, więc trzeba było je wylatać i stwierdziliśmy, że zrobimy to dzisiaj. I co, to już trzecia? Także idzie trzecia bateria. A gdzie masz papierek? Jaki papierek? No z egzaminu. Show me. Zaczął ten nowy? No. Jeszcze nie mam. Nie. Ale dostaniesz go pocztą? Nie, to się w systemie zaktualizuje tylko. A będziesz miał jakiś druczek? No PDF-a sobie będę mógł wygenerować. Okej, okay. Udało się zdać ten egzaminek, co wam mówiłam. Znaczy udało się. Ile miałeś procent? 92,5. 92,5. Bo tam było ileś pytań, nie? 40. 40. No to nic, tylko congratulations. Jak to się mówi? Jak mówią piloci? Szerokości? Wysokości? Wysokości może! No dzień dobry, już słuchajcie z domu. Jak widzicie, jest już później, my już po śniadaniu obejrzeliśmy też sobie film, no i zgłodniliśmy. Nie ukrywam, że jest już po 13, więc już trochę głód jest, także za chwilę wychodzimy, ale no powiem wam, że te ujęcia z drona wyszły prześlicznie. No wy już widzieliście, ja też je trochę zmontowałam na komputerze, zrobiłam też z tego rolkę i wstawiałam wam na Instagram rano. Więc mam nadzieję, że wam się podoba. Już się po prostu nie mogę doczekać ujęć z wakacji, a potem już jesiennych ujęć dronowych. Ja już jestem, słuchajcie, jedną nogą w jesieni. Gdyby nie te wakacje, to już naprawdę nagrywałabym dla was jesienne filmy. Do przodu oczywiście i wstawiałabym wam za niedługo, ale mam nadzieję, że poczekacie i wiecie, wstawię tego vloga z wakacji i zaczynamy wtedy jesień. No może jeden film taki bardziej jesienny pojawi się wcześniej, ale jesień zaczynam, tak jak mówiłam, wraz z powrotem. Więc piękne ujęcia. A jeśli chodzi o te egzaminy, o których ja mówiłam, co Kuba robił, to pytaliście, jak to wygląda z tym dronem. My mamy tego drona, który jest dosyć lekki, bo to są te mniejsze drony do 250 gramów i te poniżej 250. Mają trochę inne wytyczne, inne zasady dotyczące, wiecie, latania tymi dronami. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to po prostu polecam poczytać, bo ja sama też dokładnie wszystkiego nie wiem. Ale tak, Kuba zrobił sobie, tam jest chyba za jednym razem kurs A1 na A3 albo A1 i A3, coś takiego. A dopiero później zrobił A2. I to już było płatne. I to ma pozwolić, słuchajcie, znaczy ma pozwolić. Ma kilka różnic, jeżeli chodzi o tamte i możliwe, że będzie nam po prostu łatwiej uzyskać zgodę na latanie na wakacjach, bo wiecie, jak zgłaszamy, że chcemy przylecieć tu i tu, no to wtedy oni tam podobno muszą coś zatwierdzić. Jak zobaczą, że właśnie jest i A1, i A2, i A3, no to myślę, że łatwiej niż bez tego będzie zatwierdzić taki przelot. Nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądało w praktyce, ale wiecie, woleliśmy mieć wszystko, co potrzebne. Także to w tym i właśnie we wtorek Kuba miał ten egzamin online, na takim wideo, jakby wideo rozmowie. Były pytania i tak dalej i ma już PDF-a, więc nie wiem, czy będzie chciał to drukować, bo mówi, że to jest w systemie, bo wiecie, normalnie mamy drona zarejestrowanego, on ma taki numer, jak samochód ma numer rejestracyjny, więc wszystko zrobiliśmy tak, jak trzeba. Także jeżeli planujecie zakup drona, to polecam po prostu poczytać, pooglądać filmy na YouTubie. Ja na razie jeszcze nie latam, bo trochę mnie to przeraża, że wiecie, gdzieś wyślę tego drona i już nie wróci. Ale mam nadzieję, że kiedyś tak, może z czasem, wiecie, jak się oswoję z tematem, to zacznę latać, ale
Dajmy sobie czas, na pewno nie na tym wyjeździe, może na którymś następnym. No dobra, słuchajcie, my wychodzimy, szybko się poprawiłam, no bo tak jak mówię, jest po 13, my już zgłodniliśmy i idziemy spróbować zjeść w Mandu. Mandu ma trzy lokalizacje w Trójmieście, w Gdańsku Głównym, Gdańsk Oliwa i w Gdyni Śródmieście. Ja nie byłam w tych dwóch innych lokalach, w sensie w Gdańsku Głównym i w Gdyni. Zwykle chodzimy tutaj w Oliwie. Nie wiem, czy na Oliwie, czy w Oliwie. Muszę to sprawdzić. Także idziemy, może uda się jeszcze, wiecie, wślizgnąć przed takim większym ruchem, no bo jednak pora obiadowa, to tam bywa naprawdę kolejka na ulicy, już nieraz tak było. Można oczywiście zamówić sobie na wynos, czasami te dostawy wstrzymywali, ale no, chcielibyśmy usiąść po prostu i zjeść tam. Także zabieram Was na najlepsze pierogi w mieście. Dawno już nie jedliśmy i na pewno wrócimy tam jesienią, bo tam zawsze jest fajnie udekorowane na zewnątrz, dynie i tak dalej, także klimat jesienny tam też jest i polecam, w ogóle polecam Wam się wybrać do Trójmiasta jesienią, bo jest przepięknie, a dzisiaj właśnie jedna z Was mnie pytała, czy warto w ogóle przyjeżdżać w październiku, a ja uważam, że owszem, bo Trójmiasto jest super latem, ale jesienią też ma swój klimat, jest dużo, dużo mniej ludzi, więc fajnie się tutaj chodzi. Zimą, no wiadomo, jest dużo, dużo zimniej, więc może nie tak przyjemnie, ale jesienią uważam, że no naprawdę można zrobić tu i super zdjęcia, i fajnie spędzić czas, i jest gdzie zjeść, i już drzewa są takie, wiecie, pomarańczowe, liście spadają, więc te wszystkie deptaki wzdłuż morza, jak najbardziej na plus, więc ja polecam, a my się zbieramy i liczymy na to, że nie będzie kolejki w Mandu i że zjemy sobie pyszne pierogi i ja tak myślę, że może byśmy wzięli jeszcze żurek na pół, bo też dawno nie jadłam, a mam mega ochotę na tą zupę, ona jest taka nieduża w sumie, więc moglibyśmy zjeść po jednym nawet. Zobaczymy, słuchajcie, lecimy. Dobrze, kochani, my już po. Ogólnie ja w tych okularach nie widzę nic. Mam czarny ekran, no ale trudno. Tak mi jakoś przysłania kolory. Mam gumę, muszę wyjąć, bo będzie brzydko. Tak. Więc, jak oceniasz dzisiejsze pierogi? Ja 10 na 10. Ja miałam te moje ulubione z mięsem gotowane, a ty miałeś też gotowane. Wegańskie gotowane. Wegańskie gotowane. Z przepysznym, słuchajcie, jesteśmy tak zachwyceni, że nie możemy przestać o tym gadać. Z przepysznym, wegańskim majonezem, tak? Majonezem. Ale to smakowało jak sos czosnkowy. Rewelacyjny, ja nawet nie zjadłam swojego sosu grzybowego do pierogów, tylko brałam od Kuby ten sos majonezu. No pycha, wegański, przepyszny, jestem zakochana. Tak, smakował jak zwykły, więc się zapytaliśmy pani, czy to na pewno to, czy się nie pomylili. Ale pani mówi, że to ten. Także bardzo się cieszyliśmy. No i jeszcze fajna rzecz taka. Idziemy ogólnie do Parku Oliwskiego. Fajna rzecz taka, że... Znaczy nie fajna, bo nie mieliśmy drobnych. Chcieliśmy dać napiwek. No i zapytaliśmy panią, czy można jakoś, wiecie, kartą. Zwykle nie można, ale czasami mają jakieś tam opcje. I pani miała taką kartę z numerem do zeskanowania.
i tam Tipi czy coś takiego, nie? Jest operatorem płatności, ale... Aha, operatorem płatności. No w każdym razie skanujecie sobie kod QR i możecie blikiem zapłacić na piwek. Kelner może się tam zarejestrować, już wyczytałem. Tak, kelner ma swój numer, ale wam przekierowuje jakby po prostu na blika. Także super, bo ja już byłam taka... Nie mamy gotówki. Także słuchajcie, Mandu polecam. Długo nie czekaliśmy, ale po nas już się zrobiła kolejka, nie? No jednak my dzisiaj ranne ptaszki, 5 rano, więc obiad wcześniej niż zwykle, ale no, ja nie widzę, co w ogóle się dzieje. Więc teraz idziemy na spacerek. Tutaj moja reszta pierogów. Bo słuchajcie, zawsze... Ty zjadasz zawsze wszystkie, ja nie dam rady. Zawsze zjadam równo pół. Zawsze 5 pierogów, 5 do domu na kolację albo na drugi dzień na obiad. Ale dla mnie to jest idealnie. No i Kuba tylko zauważył, że drożej, nie? No ale co wzięliśmy? Herbata, dzbanek? 19 chyba. Moje pierogi 30 albo 31. O, masz paragon, pokaż. Przygotowany. Aha, żurek jeszcze. 11. Sos grzybowy, którego nie zjadłam. 4. Twoje pierogi 31,50, moje tyle samo. No, raz na jakiś czas można. O, palmiarnia, idziemy? Czy nie? Czy idziemy tak po prostu? Okej. Okay. Pięknie tu jest. Och, ale się najadłam. Dobra, słuchajcie. Przebiteczki, bo... A mają lody, możemy iść na lody. No to chodź, zobaczymy, co mają. Tu jest ta kawiarnia. No dobrze, kochani, to już tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Powiem wam szczerze, że jak wróciliśmy, to trochę nas zmuliło, wiecie, najedzeni, wróciliśmy. Też była wczesna pobudka, więc trochę organizm błagał o sen. Jakoś ten dzień się tak rozmył, także przychodzę się do was pożegnać, bo wczoraj tego nie zrobiłam. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał, już niedługo widzimy się w kolejnym. Także zapraszam was serdecznie, bo będą już przygotowania do wyjazdu, a później już zapewne vlog z wakacji. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Także ja dziękuję wam za oglądanie, zostawcie kciuka w górę, możecie też zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco i włączcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia, kiedy opublikuję nowy film. Także do zobaczenia, buziaki, pa!